chyba 8 kwartałów tylko i brakowało mu. Chciał przejść na emeryturę i połączył tę emeryturę, tak jak na podstawie tej umowy z 2008 roku. Tu jeszcze podkreślę, że właśnie ten problem z tym UEP, czy odliczania, pomniejszania tych amerykańskich emerytur w jakiś sposób na podstawie tego, że dostaje się polskie emerytury, to zaczęło się nagminnie z tego, co Państwo mówicie, informujecie właśnie po podpisaniu tej umowy. Wcześniej nie było takiego problemu, przynajmniej nie dotyczyło tylu ludzi, co teraz. Czyli tak, ta umowa miała pomóc niby w łączeniu emerytur, miała pomóc w tym, że jeżeli ktoś, Leszek to mówił na tamtym spotkaniu, jeżeli ktoś oprócz tego, że tutaj ma emeryturę, ale na przykład czy tu pracuje jeszcze, ale w Polsce też ma jakiś biznes, bo znaczy, zdarza się tak, że Państwo macie jakieś małe działalność gospodarczą, ktoś tam dla Państwa prowadzi, albo jedziecie wakacyjnie, coś, też się rozliczacie, czyli nie musicie, ta umowa wniosła taką możliwość, że należy płacić składki emerytalne w miejscu, w kraju zamieszkania. Czyli jeżeli tu jesteście, tutaj pracujecie cały rok, a w Polsce prowadzicie jakąś działalność, i generalnie powinniście tam płacić składki do ZUS-u, no bo taki jest wymóg, możecie być zwolnieni z płacenia składek w Polsce. Na przykład Leszek jest takim przykładem, że teraz będzie próbował się zwolnić, bo tak to miesięcznie płaci tam 1200 zł. Składka emerytalna, to jest bardzo dużo pieniędzy. Miesięcznie 1200 zł do ZUS-u odprowadzić, kiedy on nie musi tego, bo tutaj pracuje, tu się rozlicza w tym teraz i tu jest jego kraj zamieszkania. I to wniosła właśnie ta umowa z 2008 roku, ratyfikowana w 2009. Bo jest jedna zasada, że nawet jeżeli Państwo macie jakąś działalność w Polsce równocześnie i tam płacicie składki, to niestety te składki do emerytury się nie liczą. Jeżeli wykorzystujecie te lata w Stanach, nie możecie w tym samym czasie wyrabiać sobie dwóch emerytur. I to też mówi ta umowa, także czasami ludzie sobie tak myślą, że o tam w Polsce też zapłacimy sobie, czasami nawet tak bywa, że jakiś KRUS czy ZUS i tam się na też emerytury liczy. Nie. Jeżeli te lata Państwo tu wykorzystają do emerytury, to nie możecie tych samych lat wykorzystać w innym kraju, czyli w tym przypadku w Polsce. Więc natomiast jeżeli i tak prowadzicie tam działalność, bo macie dochód i chcecie to robić, a tu jakby mieszkacie i tu pracujecie normalnie, to możecie być tam, przedstawiając odpowiedni dokument, możecie być tam zwolnieni z tych składek emerytalnych, no bo to są wyrzucone pieniądze, bo te pieniądze Wam i tak nie robią, nie doliczają się do polskiej emerytury, jeżeli w tym samym czasie tutaj pracujecie i w Stanach chcecie te lata wykorzystać. Rozumiecie Państwo? I to wniosła ta umowa z 2008 roku i ona miała być taka dobra dla nas. No okazało się, że po niej, jak piorun z jasnego nieba, zaczęli ludzie być właśnie tak, oszukiwani w ten sposób, że Wam zaczęto pomniejszać amerykańskie emerytury o te polskie. No i czasami to jest taki ekwiwalent, że to jest tak jak zabranie dokładnie całej polskiej emerytury. No to po co ją składać? I po co żyć cały czas jeszcze w jakimś tam... I nigdy Państwo nie wiecie, bo żeby to... Czasami to jest nawet nierównowartość tej emerytury w przeliczeniu, jak Państwo wiecie. To jest nawet więcej niż równowartość emerytury na, w przeliczeniu na dolary w danym miesiącu. Tak, no bo jeżeli ich przelicznik jest 3 zł, a teraz jest 4, to jest więcej nawet niż wartość emerytury czekami polskie. No, natomiast jest taki przykład właśnie Macieja, gdzie on chciał połączyć te emerytury, prawdopodobnie to było 3 czy 4 lata temu, może ja teraz nie jest tak precyzyjna, ale chodzi o sam przykład. I on... No właśnie nie wiem, czy to jest pierwszy. No w każdym razie on złożył do zaświadczenia. O, to już jest końcowe zaświadczenie. Tak naprawdę, co się stało? On uzyskał tą emeryturę łączoną. W Polsce miał wypracowaną. Tu dołożył jakąś tam część. Brakowało mu tylko dwóch kwartałów. Dołączył, wziął tą emeryturę tutaj też pełną i na początku naliczono mu tą pełną emeryturę $800. No i tak przez jakiś czas brał, wszystko było ok, do momentu, kiedy nagle zaczęto mu ściągać, pomniejszyli mu o 400 kilka dolarów, nie pamiętam, 20 czy 50, tą emeryturę 800. Czyli
zaczął brać coś koło 400 dolarów zamiast 800. No i oczywiście poszedł, dlaczego tak się dzieje. No co się okazało? Okazało się, że oni zaczęli stosować po jakimś czasie tą ustawę LEP. Podciągli go pod tą ustawę. No i naliczyli mu, już nie wiem jaki to był okres, że musi wrócić ponad 11 tysięcy dolarów, ponieważ brał w Polsce emeryturę, a o tym nie mówił przez ten okres. No i wstrzymali mu w ogóle wypłacanie emerytury i powiedzieli, że następną emeryturę to mu wypłacą tam za jakiś czas, aż sobie odbiją te 11 tysięcy, aż do takiego stopnia, że w ogóle nic mu nie wypłacali. No i on zaczął właśnie za pomocą różnych tutaj ludzi czy osób działać. Sam był bardzo uparty, więc mówił, że no wiele razy do tego ZUS-u dzwonił i prosił. W każdym razie jaki jest efekt? No, że w końcu uzyskał takie to końcowe zaświadczenie od ZUS-u, ale to on w ogóle powinien być zwolniony z tego UEP, bo ta umowa z 2008 roku mówiła, że ci ludzie, którzy mają łączone emerytury, nie podlegają UEP. To nie pisze tak dokładnie, ale z tej umowy wynika. Czyli jak masz łączoną emeryturę, czyli nie podlegasz UEP, czyli nie mogą ci potrącić. A jemu po jakimś dłuższym czasie zaczęli potrącać. To niech Państwo zobaczą, jak oni są też zorientowani, ci pracownicy, i jak próbują ludzi też oszukać, no bo żyć przez 6-7 miesięcy bez emerytury, walczyć o to, żeby wrócili z powrotem tą emeryturę, kiedy w ogóle nie powinni coś takiego zrobić, no to przecież ten człowiek żyje i jeżeli nie ma nic innego, to nie ma za co żyć, nie? Nie ma zero pieniędzy i nie powinien być w ogóle podlegać pod ten UEP. No i w końcu się udało, oczywiście to było trzecie z kolei zaświadczenie, bo pierwsze przysłali, miało dwie strony, na jednej stronie była inna data, na drugiej inna, po prostu nawet rok chyba pomylili, był 2015 i 2016, bo on to prosił w 2016. No więc Social Security powiedziało, że nie może tego respektować, treść jest ok, ale daty się nie zgadzają, no więc ten. Więc drugi raz wysłał znowu pocztą, przysłali mu kolejne, z kolei daty były dobre, ale podpisu nie było urzędnika na jednym z tych stron. No więc znowu wysłał, znowu prosił, za trzecim razem dopiero przysłali mu właśnie to, które poskutkowało i oczywiście ta pani, dostając to zaświadczenie, powiedziała, no tak, o to nam chodziło, wrócili mu te zaległe pieniądze i z powrotem zaczęli mu wypłacać 800 dolarów, ale to trwało 5 miesięcy. No i właśnie, a to zaświadczenie brzmiało tak, my mamy kopię tego, z wymazanymi, Maciej mi pozwolił, że mogę pokazać, żeby Państwu, ci, którzy mogą się z takim problemem spotkać, albo łączą emeryturę, albo będziecie łączyć, że takie coś Was też może spotkać. No więc to brzmi zakład i tak dalej, oświadczenie do zakładu w Warszawie i treść jest taka. Nabył prawo do świadczenia na podstawie umowy między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi o zabezpieczeniu społecznym z 2 kwietnia. To jest ta właśnie umowa, o której Państwu mówiłam. I rodzaj świadczenia, emerytura, data nabycia, to on nabył, czyli od 2012 roku mu po prostu naliczyli, że zalega i to wyszło te 11 tysięcy, bo tutaj jest data akurat. Wymiar okresów ubezpieczenia uwzględnionych do ustalenia prawa do świadczenia. Polskie okresy 20 lat, 10 miesięcy, amerykańskie 12 lat, 11 miesięcy, ale najwidoczniej no nie miał pełnych lat, że może raz się mu dwa kwartały, bo generalnie potrzeba 10 lat w Ameryce, no ale pełnych lat, po 4 kwartały. Niemu on chyba mówił, że mi brakowało kilka kwartałów, 30 kilka miał. No i wysokość świadczenia brutto bez dodatków na dzień wynosiło 1645, no i oni mu tak to przeliczyli, że mu odciągali 400 dolarów, mówił, chyba coś takiego, czy ponad. No w każdym razie takie pismo poskutkowało tutaj, po polsku, bo nie musicie tego tłumaczyć po angielsku, żadne pismo, oni współpracują i nie trzeba, poskutkowało i załatwił tą sprawę. Ja mam jeszcze takie uwagi od Państwa do Państwa, że czasami dostaję telefony i ktoś mówi, Pani Agato, tu na następnym spotkaniu może Pani by powiedziała coś takiego. Jeszcze jeden przykład podam, też totalne bezprawie. Małżeństwo pobierało emeryturę i nagle zaczęto im bez powodu, dostali najpierw Social Security takie pismo, czy pobierają pension w Polsce. No więc oni napisali, że nie pobierają żadnego pension w Polsce i się podpisali.
prawda była taka, że nie pobierali ani pensjon, a pensjon to nie jest emerytura w Polsce. I proszę tego nie mylić, bo oni podobno, używając to słowo, tak działają na polskich pracowników ZUS-u czy KRUS-ów, w zależności do kogo się zwracają, że dzwonią i pytają, czy taka i taka osoba o takich i takich danych, pewnie PESEL-u czy jak tam, po prostu czy pobiera w Polsce pensjon. No i taka urzędniczka w Polsce mówi, tak, pobiera pensjon w takiej takiej wysokości. To nie jest pensjon. Wobec prawa amerykańskiego pensjon to jest coś, co Państwo dostają poza tym pierwszym filarem, czyli tą podstawową emeryturą Social Security. To jest coś, co podlega właśnie UEP, to są te inne zarobki z innych źródeł. Pension to nie jest Social Security, te benefits, które Państwo dostają, te podstawowe społeczne świadczenie emerytalne. I to nie jest odpowiednik polskiej emerytury, pension. Więc gdyby polski urzędnik na takie pytanie odpowiedział nie, ta osoba nie pobiera pension, tylko pobiera Social Security Benefits, odpowiednik waszego naszą emeryturę, czyli odpowiednik Social Security Benefits, to jest podstawowe świadczenie społeczne emerytalne z pierwszego filaru, bo oni też tu mają pierwszy filar i drugi, i trzeci, to być może ten łeb nie byłby naliczony, a podobno tak często pada takie pytanie i ci urzędnicy po pierwsze w Polsce się nie orientują, pension no to pension, no to pensja, mówi się nieraz, że poszedłam na pensję już, czyli na emeryturę. Po drugie ta pani mówi, która mi to powiedziała i prosiła, żeby Państwu to przekazać, mówi pani Agato, ja wiele razy do Polski dzwoniłam, bo pomagałam różnym swoim znajomym i dzwoniłam do ZUS-u i pytałam, czy pani wie, co to jest pension w Stanach Zjednoczonych? Co znaczy to słowo? A mówi, raz uzyskałam taką odpowiedź, a co pani mi tu po niemiecku mówi? Ja nie znam niemieckiego. No więc ludzie sobie to kojarzą z różnym słowem, tym bardziej, że my naprawdę nie dostajemy pension w Polsce, tylko dostajemy Social Security Benefits, z którego były odciągane te społeczne składki emerytalne. Bo jak wiemy, w Ameryce, w środku, tu w kraju, do zawodów tu wykonanych, które nie płaciły, których pracodawca nie płacił Social Security, był powołany, czy stworzona ta ustawa w 83 roku UEP. Podciągli pod to emerytów. Niektóre kraje są spod tego usunięte. Nie wiem też do końca, na jakiej zasadzie. Prawdopodobnie na takiej zasadzie i nie wiem, czy są do końca 100%, czy płacą jakieś, bo myśmy tam sprawdzali, że informacje i różne są, nie wiem, na ile to są rzetelne, ale wiem, ostatnio tu jakaś pani mówiła, że pracuje z Rosjanką i ona już bierze emeryturę w Polsce, tutaj też pracuje, czy mieszka, no, czy ma znajomą i ona mówi, ja w ogóle takiego problemu nie mam, nas nikt nie pyta i w ogóle nic z moich znajomych nie mam takiego problemu. Niemcy, Izrael, Szwajcaria, Australia, no różne kraje z tego, co tam Państwo... Proszę? Skandynawia, z tego co wiem. I oni jakoś sobie załatwili, no więc myślę, że nasz rząd może podpatrzyć. Nie wiem, kto od tego dokładnie jest, czy to jest minister pracy i spraw socjalnych, bo tutaj wiem, że to odpowiednik takiego stanowiska, czy minister finansów, no bo oni podpisują różne umowy związane z emerytami. Ale na efekcie rozmowy głów państwa, czyli prezydentów, no przecież po to mamy nasze władze, żeby reprezentowały nas, reprezentowały polskich obywateli, czy oni mieszkają tu, czy w innym kraju, czy w Polsce. My nadal jesteśmy obywatelami polskimi. Okay. Może, że mieszkamy tutaj. Więc do kogo się mamy zwrócić? No do nich. Dlatego chcemy taką drogą pójść i tak bardzo właśnie są też te podpisy. Ja wiem, że tu Państwo niektórzy mówiliście, że były zbierane i tak dalej, ale uważam, że nie wolno poprzestać na tym. Mimo my może jakaś tam też organizacja dostała odpowiedź, jedna czy druga, z kancelarii pani premier obecnej, czy od pana marszałka Senatu. Być może, że po prostu oni się w to nie zagłębili, ale trzeba dalej pisać listy, prosić, mówić na różnych szczeblach,
I myślę, że jak ten problem nagłośnimy, a pan konsul pomoże nam od strony MSZ-u i napisze jakąś obszerną notatkę, co się tu dzieje, ile jest poszkodowanych i dostanie się to też do ręki ministra spraw zagranicznych i od Polonii i ministra spraw zagranicznych, to być może, że jak z każdej strony będzie mówić o tym problemie, no to w końcu ktoś pomoże. Proszę. Antonina Czułkowska. Ja może 3-4 zdania, ale jestem mikrofon. Nie byłam na poprzednich spotkaniach, ale no niestety nie mogłam, ale jestem jedną z osób, uważam, że bardzo, bardzo pokrzywdzonych i dla mnie to nie jest tylko oszukiwanie. Dla mnie to jest, przepraszam, może użyję słowa dość mocnego, dla mnie jest bandytyzmem, ponieważ ja należę do takiego zwyczajnego przypadku. Wypracowana emerytura w Polsce, 25 lat. Tutaj już jestem 25 lat i mam wypracowaną na pewno 40 kwartałów. I ja, okazuje się, że tak, w Polsce ograbiono mnie, bo tam gdzieś zaświadczenia i tak dalej, a więc 1400 zł emerytury. Tutaj dostawałam do 2010 roku te wszystkie wykazy, ile ja powinnam dostać w 65 roku życia, a okazało się, że ja otrzymuję w 66 268 dolarów, bo potrącono mi jakąś tam, przyznam się, że nie sprawdzałam tego wszystkiego, jak to u mnie wygląda, ale na pewno mam wypracowane 40 kwartałów, 25 lat w Polsce, nie mam żadnych łączonych emerytur, więc skąd się to wszystko bierze? Ja tego nie rozumiem, zwyczajnie. Jestem zdumiona również pańskimi słowami. 7 lat pan się... Panie konsulu, pan jest 7 lat tutaj. Co robił dotychczas rząd polski? A wy reprezentujecie rząd polski, prawda? Tutaj. Dlaczego pan mówi o takich rzeczach? Bo my musimy się spotykać, przecież my jesteśmy również obywatelami Polski. I nas się obrabia w straszny sposób, a my, tak jak pani powiedziała, wysyłaliśmy i wysyłamy w dalszym ciągu duże pieniądze. I w tej chwili ja mam przez te kilka lat 300 dokładnie 7 dolarów emerytury tutaj i muszę pracować, ale nie daj Bóg mojej choroby, bo ja muszę jechać do Polski. I tak, kiedy wrócę do Polski, to też znowu będę mieć potrącony za tą emeryturę amerykańską. Ja w ogóle nie łapię tego wszystkiego. Przepraszam, dziękuję wam bardzo, ale jestem zdenerwowana. Dobry wieczór Państwu. Jestem prezesem organizacji, która się nazywa Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Emerytów Rencistów. Proszę Państwa, ja jestem od 7 lat uwikłany w te sprawy dotyczące krzywdy polsko-amerykańskich emerytów rencistów. Znam początki tego działania, kiedy to w latach 2008-2010 pan Cyran zajmował się tą sprawą. Pan Cyran był na spotkaniu w Sejmie, rozmawiał z posłem PiS-u Dziedziczakiem w tej sprawie. W 2008 roku nic nie załatwił. Proszę Państwa, za jego czasu były również podejmowane akcje pisania protestów i to zarówno do rządu, do kongresu Stanów Zjednoczonych, jak do władz polskich. Czy obecni tutaj ludzie brali udział w tych wiecach, spotkaniach, które również miały miejsce w Kościołach? Proszę podnieść rękę. Wiedzieć. Większa część jednak brała udział w tych wydarzeniach. Uważam, że po raz pierwszy wtedy pan Cyran zwrócił uwagę na ten problem i to była dobra sprawa. Problem tylko polega na tym, że
ani władze amerykańskie, ani władze polskie tymi zagadnieniami się nie interesują. Proszę Państwa, w lipcu tego roku złożyłem w kancelarii pani premier pismo, apel w sprawie sytuacji, jaka się dzieje polskim emerytom i rencistom. Dostałem odpowiedź z Ministerstwa Spraw Zagranicznych za pośrednictwem konsulatu, że to jest sprawa wewnętrzna ustawodawstwa amerykańskiego. Polska się tymi sprawami nie będzie zajmować. Proszę Państwa, w kościele świętego Ferdynanda było spotkanie z marszałkiem Senatu, panem Stanisławem Karczewskim. Dostarczyłem mu pismo w sprawie tejże krzywdy. Dostałem odpowiedź za pośrednictwem pani minister Rafalskiej w takim samym brzmieniu. To jest sprawa wewnętrzna rządu amerykańskiego, ustawodawstwa amerykańskiego. Proszę Państwa, wysiłki w tym kierunku, ażeby wyeliminować web, to jest to najgorsze, najgorsza ustawa, która bije polskich emerytów rencistów, zostały złożone interpelacje zarówno przez senator panią Dianę Feinstein z Kalifornii, jak również paru kongresmenów. Te poprawki leżą na półkach kongresu. Nikt się tym bezkulawą nogą nie zainteresował. Proszę Państwa, nie tędy droga. To nic nie daje. Żadne protesty. Jeżeli rząd polski stoi na stanowisku, że to jest wewnętrzna sprawa ustawodawstwa amerykańskiego, to co te protesty dadzą? Myśmy tą drogę przeszli już. Proszę Państwa, jest... Oczywiście, jeżeli staniemy na stanowisku, że kropla wody drąży beton, skałę, możemy dalej to robić. Jeżeli Państwo jesteście tym zainteresowani, róbcie, piszcie listy, piszcie protesty. Może to poskutkuje, ale to jest w granicach może. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że tej umowie międzynarodowej między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Stanami Zjednoczonymi jest klauzula, rozdział 23, który mówi o tym, że wszyscy ci, którzy nabyli uprawnienia do emerytury polskiej przed wejściem w życie, czyli przed 1 marca 2009 tej umowy, nie będą mieli potrąconych swoich emerytur. Czy są tutaj ludzie, którzy mają potrącone emerytury właśnie w kategorii takiej, o której ja mówię? Są. Wobec tego proszę pisać do, można pisać listy do Social Security, że oni łamią postanowienia umowy międzynarodowej. W tej sprawie można działać i powinno się działać w oparciu o umowę międzynarodową, bo te warunki umowy międzynarodowej są łamane. I to jest konkretna sprawa i w tej sprawie można coś działać. Dziękuję za uwagę. Ja mam do Pana takie pytanie. Wiem, że działacie od kilku lat, bo tu są ludzie, którzy chodzili na Wasze spotkania. No to co przez te kilka lat, jakie są efekty? Bo wiem, że macie zrzeszenie, macie jakieś tam składki, macie swoich ludzi, bo... My działamy od 30 listopada 2015. Jeżeli przez 7 lat nikt nic nie zrobił, to Pani chce, żeby przez 2 lata, żebyśmy coś działali? My działamy, bo myśmy ich pisali listy i do Pani Premier, i do Pana Marszałka Senatu. I mamy odpowiedzi. Proszę? Beata Szydło. To wcześniej. No ale to wcześniej, to było działanie pana Senata, który też był w Sejmie. Ja rozmawiałem, będąc w lipcu tego roku, rozmawiałem z panem ministrem Kieliszakiem w tej sprawie. Co dalej? Jest odpowiedzialny za współpracę z Polonią. Nie ma żadnego odwiedzenia. Nie wiem, co, ale nie wiem, czy się na laura, czy pan chce coś tam zapytać.
Proszę Państwa, co chcecie wiedzieć dalej? Dalej? Proszę Panie, ja mówię o rezultatach naszej działalności. Ja nie mówię, jeżeli chcecie robić, to robicie. Nie, ja nie jestem przeciwko. Ja tylko mówię, że w latach, 10 lat temu prawie, kiedy działał Pan Cyran, były te same działania. Ja mówię o tym, że ja w dalszym ciągu te działania podejmowałem i zwracałem się do władz polskich. Poszły do list do pani premier Beaty Szydło i dostałem taką odpowiedź, o której powiedziałem, że to jest sprawa wewnętrzna ustawodawstwa amerykańskiego. Od pani pani minister Rafalskiej dostałem taką samą. Chcecie się Państwo dowiedzieć konkretnie, co pisze w tych listach? Proszę przyjść na nasze spotkania. Będziecie wiedzieli, gdzie tkwi pies pogrzebany. Co premier Kopacz odpowiedział? A myśmy już nie działali wtedy, kiedy pani Kopacz była. Proszę takie prowokacyjne pytanie zadawać. Proszę Państwa, ja powiem tak. Każdy z Państwa może zabrać głos. Z tym, że no ja się czuję trochę tak teraz osaczona, dlatego że zaczęliśmy te spotkania robić. Ja wcześniej nie słyszałam, przynajmniej Państwo częściowo mówicie, że chodziliście już na te spotkania z Panem od kilku lat, nie od dwóch lat. Niektórzy mówicie, że nic się nie wydarzyło. Ja uważam, że każda droga jest dobra. Jeżeli Państwo, bo Wy chcecie to rozwiązać, wziąć prawnika, macie jakieś tam składki swoje roczne, coś tam jeszcze i chcecie tą drogą. Jak najbardziej proszę to robić, bo może ta droga jest słuszna. Ja takich rzeczy nie będę robić, dlatego nie będę popierać żadnych składek, żadnych pieniędzy. My to robimy społecznie. Nie wiem, czy się uda. Od początku Państwu mówiłam, że nie wiem. Uważam, że nawet takie informacje, które Państwo dostają od ludzi, że się wymieniacie, to, że widzicie, to jest też cenne. A wiem od Państwa, że różni ludzie w Chicago pobierają za to pieniądze. Różni ludzie. I dlatego te spotkania chyba się niektórym zaczęły nie podobać, że ludzie tu za darmo dostają jakieś informacje. Nie zbieramy nawet żadnych datków na salę czy na coś, sami to pokrywamy. Dzisiaj nie było szansa zrobienia kawy, bo mamy kawę, mamy mleko, ale czy cokolwiek. To jest po prostu sprawa społeczna. Od 5 lat działaliśmy społecznie, zajmowaliśmy się innymi sprawami. Chcieliśmy, żeby nasz rząd prawicowy wygrał. Dużo inicjatyw robiliśmy. Teraz mamy swój rząd, swojego prezydenta. Chcemy załatwiać sprawy polonijne, pomagać. Od Państwa słyszałam już na spotkaniu z panią Zofią Romaszewską, którą zaprosiłam z półtora roku temu, że mówiliście o tych problemach dosyć wyraźnie i mocno. I po prostu stwierdziłam, że teraz jest czas, żeby próbować Państwu w tym pomóc. I po prostu dlatego te spotkania organizujemy. Ja nie mówię, że coś załatwimy, ale uważam, że nikt do tej pory, cokolwiek co tu tymi sprawami się zajmował, nikt nie próbował ściągnąć tu jakiegoś polityka i wprost tylko o tym temacie z nim porozmawiać, a my chcemy to zrobić. Nikt nie zaprosił tu żadnego dziennikarza, takiego, który by to opisał w najpopularniejszej albo jednej z najpopularniejszych gazet polskich, a chcemy to zrobić. Chcemy też zainteresować jakichś innych posłów, bo najwyraźniej minister, szef gabinetu prezydenta, pan Adam Kwiatkowski, który był naszym posłem, nic w tej sprawie nie zrobił. Pani Małgosia niby ma konsultacje jakieś, no ale to też są jakieś sporadyczne, może po prostu porady. Nie było już jej z rok, no to nic nie wiemy, co się dzieje generalnie. Zapraszamy ją tutaj. Przecież takie spotkanie możemy pomóc zorganizować ktokolwiek. Nikt się od tamtej pory nie pojawił. Więc po prostu dlatego zaczęliśmy to robić, żeby Państwu pomóc. Więc uważam, że każda droga jest dobra i uważam, że w końcu my tracimy też swój czas i Państwo tracicie. Ja jeszcze te emerytury trochę mam, też mnie to czeka, ale robimy to po prostu społecznie. I nigdy nie zamierzamy Państwa żadnych pieniędzy brać na takich opłatnych spotkaniach do żadnych gości. I myślę, że jednak trzeba naciskać, bo to jest nasz rząd, nasz prezydent. W 90% wybrany przez Polonię w Chicago. W Nowym Jorku tak samo kolega organizuje te spotkania w ramach organizacji, którą założyliśmy w kilku stanach. Tam jest ten sam problem. Tam jeszcze więcej spotkań takich było i też zbieramy podpisy.
Jeżeli Państwo chcecie, to zapraszamy na te spotkania. Ja uważam, że każda droga jest dobra. Trzeba po prostu naciskać i uważam, że to jest sposób, bo skoro inne rządy załatwiły sobie, no to dlaczego nasz prezydent, nasz rząd nie może rozmawiać z prezydentem Trumpem o tych rzeczach? Jeżeli można rozmawiać o wizach, które są też wewnętrzną sprawą, bo trzeba zmienić prawo amerykańskie, żeby zmienić wizy. Nie polskie, nie inne. To dlaczego nie mogą porozmawiać o tak zasadniczym problemie i takim jak jest właśnie ta sprawa. Już dam mikrofon, bo jeszcze raz powtórzę, że to jest głęboko niemoralne, jak Polacy są tu potraktowani. Dlatego, że Państwo ciężko pracowaliście tam i tutaj. Nie mieliście takiej szansy, żeby tu pracować ponad 30 lat, rozliczać się z takich wielkich sum, bo nie zarabialiście takich sum. Nie było to możliwe z różnych względów. I ponieważ podzieliliście swoje życie na to, że mieszkaliście w dwóch różnych krajach, to nie możecie, i tam macie małą emeryturę, i tu macie małą. Jak ją połączycie, to ona i tak jest razem, bez obcinań, ona i tak jest dużo mniejsza niż średnia emerytura tutaj, a nawet czasem jest mniejsza niż połowa tej średniej emerytury. Bo na 2016 rok, nie pamiętam dokładnie, ale po 62 roku życia pełna emerytura, czyli ta, kiedy się ma wypracowane te wszystkie lata z tych wszystkich tabelek, ponad 30 lat, jest po 62, jest 2100. Jeżeli macie 65 lat, to jest tam 2600, a jeżeli macie ponad 70 lat z pełnymi tymi latami, no to jest 3500 coś, ja już nie pamiętam, ja to sprawdzałam na 2016 rok. Ale kto ma taką emeryturę? Doliczając Państwa emeryturę w Polsce, powiedzmy 400 dolarów, przeliczając na dolary, plus tutejsza, to jeżeli ona nawet nie dosięga tych 1600 czasami, a oni jeszcze pomniejszają. To jest naprawdę, to jest niemoralne, to jest po prostu okradanie ludzi. Ja chciałam wziąć obronę tego pana. Mowa o mnie? Tak, mowa o panu, który co sobotę w radiu od wielu, wielu lat zajmuje się tymi emeryturami. Tak, o tym panu, co tu wcześniej mówił, co się irytował, że tam się pieniądze, nigdy nie słyszałam, żeby nawoływał o jakieś składki czy o co. Lata temu on prawdę powiedział, bo słyszałam sama, jak mówił, że zwracał się do rządu, do tamtego, do tego, i to jest bez skutku. Nikt w ogóle, polski rząd olewa nas, on tylko liczył na nasze głosy w dalszym ciągu. Bo jak jest taka odpowiedź od Rafalskiej, tak nie powinno być. I nikt nas w obronę nie bierze, a to, że są te emerytury łączone, to wiedzcie o tym Państwo, że amerykański rząd, czy władza, czy cokolwiek, czy ktokolwiek, jeżeli sobie nie wypracujecie, to on wam centa nie da. On poszedł na tę ustawę, ale zabrał ludziom tym, te część emerytur, a dał tym, którym się należało ten w ramach łączenia. Więc to jest takie, że jak tu amerykański rząd nie zmieni tego, faktycznie, bo to social security zabiera to wszystko, to niestety nic się nie da. To pani uważa, że rząd polski ma nic nie robić, nie mamy nacisku, że nie ma wpływu, to jak załatwiły inne rządy? Przepraszam. Ale wiem, że jak będzie tak, że będzie kilka nie wiem jak to nazwać, organizacji, rzeczy i tym podobnie, żeby patrzeć o te emerytury i każdy będzie miał inne zdanie, to tak, to nie zrobimy nic. Już wychodzi nasza Polska w tym zdaniu, bo przecież mentalność, że jeden robi tak, tak, już się po prostu ściera. Trzeba jednym głosem wszystko mówić, bo inaczej nie zdamy nic. Do czego nie znajdziemy? Proszę Państwa, ja zdecydowałam się z naszą organizacją iść taką drogą. Ja nie będę, zrzeszenie, no skoro Państwo mnie do tego zmusiliście, to powiem.
Zrzeszenie pobiera $50 rocznie składki. Miałam od Państwa telefony, mówiliście tak, no ale tam się nic nie dzieje, biorą składki, niektórzy jeszcze mówili inne rzeczy, nie będę powtarzać. No więc możecie Państwo to robić, może to jest ta droga, ale ja nie będę wchodzić w coś, gdzie się od ludzi bierze składki, czy tak dalej. My robimy te spotkania darmowe, chcemy polski rząd i prezydenta po prostu jakby zmusić, żeby się tym problemem zajęli. Chcemy go nagłośnić w Polsce. Robimy to społecznie, a czemu nie możemy tego robić? Cokolwiek, przecież ja temu panu nie zabrałem iść tą drogą adwokatem. Bardzo dobrze. Ja nie chcę się pod to podłączać w tym sensie, że ja nie chcę mieć nic do czynienia z ludzkimi pieniędzmi. Bo państwo, ja dostaję od państwa też telefony i macie różne opinie na temat różnych organizacji, które się tymi zajmowały. Ja nie wiedziałam, co państwo robią, jaką drogą. Chcieliśmy społecznie zacząć ten problem rozwiązywać. Teraz się okazuje, że słyszałam właśnie od jednej pani, która mówiła, że pan na spotkaniu na Trójcowie zarzucał, że tylko państwa organizacja jest właściwa. Ja uważam, że bardzo dobrze, że państwo robią, jeżeli chcecie tak robić. Ja tą drogą nie chcę iść, bo ja nie chcę od ludzi żadnych pieniędzy zbierać, ani się rozliczać później, bo przez 2 lata też państwo nic nie zrobili. Może się okazać, że przez kolejne 10 lat też się wam nic nie uda zrobić, bo nie będziecie mieli tyle członków. Ja nie wiem, czy to jest do zrobienia. Ja po prostu chcę to robić społecznie, zrobić nacisk na polski rząd, zainteresować polskie władze, polskie media. Jeżeli się nie uda, to przynajmniej mam czyste sumienie, że się próbowałem. Natomiast jeżeli pan i zrzeszenie chce iść tą drogą, jak najbardziej, przecież ja państwu nie zabraniam. Ja po prostu nie będę zbierać żadnych pieniędzy od ludzi, żadnych składek. Stać nas jeszcze złożyć się na salę czy na jakąś kawę. Bardzo proszę, tylko proszę nie zagadać innym ludzi. Słuchajcie, do głosu tutaj pan był pierwszy. Każda organizacja, jeżeli jest organizacją, pobiera składki. $50 rocznie to jest śmieszna składka i jeżeli ta pani mówię o tym do państwa, to gra na niskich instynktach. Tak się nie godzi, proszę państwa. A państwo bijecie brawo. To jest kontynuacja. Dziękuję. Proszę państwa, tak, składki się zbiera, tylko że my już od dawna działamy i my sobie w ramach własnej organizacji robimy składki i działamy społecznie. Natomiast, jak mówię, ja nie mam nic przeciwko temu, ale się okazuje, że chcemy robić coś społecznie i nam blokują, no to nic nie wiem. Ja nie przychodzę na spotkania zrzeszenia i nie mówię, że to jest niesłuszne. Powiedziałam, że jeżeli ktoś odbrał taką drogę, to nie idzie. Ja po prostu nie chcę od państwa zbierać rocznie $50, bo ja nie wiem, czy adwokat jakiś to załatwi i nie chcę mieć nic wspólnego z pieniędzmi ludzkimi. Chcę spróbować inną drogą, ale nie mówię, że my to załatwimy. Chcemy rząd polski, bo uważam, że to jest nasz polski rząd. W większości państwo na niego głosowaliście, bo ja wiem, że na sali mogą być osoby, które na przykład popierają politycznie inną opcję, ale to nie ma znaczenia. Problem jest wspólny, my teraz chcemy rozwiązać problem. Nie wiem, czy to się uda, w każdym razie niektórzy twierdzą, że o tym problemie nie słyszeli, więc jeżeli go nagłośnimy w Polsce, jeżeli tu przyjedzie dziennikarz, przyjedzie jakiś jeszcze inny po prostu polityk, czy się każdy zainteresowany poseł, tym, czy pani Małgosia, bo pan ją reprezentuje, czy ktoś inny, bardzo dobrze, nie działa. Więc ja uważam, że na samym poziomie rozmów, czy jakiejś komisji, czy przy DUS-ie, to nic nie da. Można tylko tych ludzi poinstruować, jak się mają, jak mają państwu pomóc, ale potrzeba mieć prawo, bo pracownik z DUS-u nic nie zmieni tam. On może tylko pomóc i nie utrudniać. Ewentualnie odpowiednie odpowiedzi udzielać social security, tak jak z tym pęszym, bo to na mnie nie podobno mylą i to są państwa uwagi. Ja się od państwa tego wszystkiego uczę na przykładach. I uważam, że taka droga też nie była i nie neguję żadnej innej drogi, ale nie można też mówić, a Polacy się dzielą. Próbujmy. Ja wiem, jakie jest doświadczenie w Chicago z różnymi rodzajami zbiórek pieniędzy na różne cele. Jak to się czasami kończy? Ja nie chcę w tym brać udziału jako społeczni, jako tutaj ktoś, kto działa w Polonii. I dlatego po prostu idę po drogę. I tak jak mówię, nie wiemy, czy nam się uda, ale spróbujemy. A jeżeli ktoś inny chce iść inną drogą, no to proszę bardzo, nie przeszkadzamy, ale też nie mówimy do nikogo, że ci ludzie są
robią coś źle, albo są, my jesteśmy jedyną organizacją legalną, czyli legalną, bo takie były z drugiej strony oceny. My mamy zarejestrowaną legalnie zbiórki organizację, działamy, zajęliśmy się tym tematem. Zajęliśmy się tematem i nagle jest problem. To, czy to jest jakiś problem, że Państwo udzielamy jakieś informacje? Panie Józefie, proszę. Dzień dobry. Moje nazwisko Józef Krutul. Tutaj chciałem tylko drobne wyjaśnienie i tu było wspomniane imię Małgorzata. Dodam, że chodzi o Małgorzatę Wypych, poseł na Sejm, która kandydowała z list warszawskich. Ona jest członkiem komisji sejmowej do kontaktów z Polakami poza granicami Polski. Tak dodam tylko, że członkiem tej komisji jest też pan Andrzej Melak, który tutaj też na Polonii przyjeżdżał i znalazł. To czy Warszawa zajmuje się pewnymi sprawami, czy nie. Chciałem tylko poinformować, że właśnie na wniosek posłów z tej komisji do kontaktu z Polakami za granicą powstała grupa robocza między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ZUS-em, a tą komisją i sprawy tej umowy polsko-amerykańskiej emerytalnej i tych innych umów tutaj wspominanych o unikaniu podwójnego opodatkowania są dyskutowane. Na pewno, proszę Państwa, trzeba umowę polsko-amerykańską w jakiś sposób znowelizować i my na przykład w tej chwili nie wiemy, czy Ministerstwo Skarbu, czy Ministerstwo Pracy Społecznej zaczęło już do tego przymiarki, to tego nie wiemy, czy już na skali międzynarodowej takie rozmowy czy takie kontakty się zaczęły. W każdym razie jest ten zespół roboczy ZUS-u i Sejmu i tak jak tutaj pani Ołgosia wspomniała, rzeczywiście w każdy wtorek od godziny 4 do 5 dzięki uprzejmości biura Radia Maria na Lubomcie można swoje sprawy bezpośrednio przekazywać pani poseł Wypych. Są dyżury i za pośrednictwem Skype'u, tam stale ktoś jest i jeśli ktoś ma jakąś sprawę, można się zgłosić, jeśli są jakieś dokumenty będą przesłane internetowo i w ramach w miarę możliwości jakieś poszczególne indywidualne sprawy w ZUS-ie są popytane, to na pewno. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze na koniec takie dwie uwagi przypomniały mi się. Jedna Pani właśnie, która dzwoniła, też miała taką informację, żeby Państwu przekazać. Ona podała ten przykład, który zaczęłam i nie dokończyłam, że było małżeństwo, tutaj pobierali też jakieś emerytury. Ci, co dostali właśnie z Polski to pismo, zapytanie z Social Security, czy pobierają pensję. Oni napisali, że nie pobierają. Nagle zaczęli odciągać po $300. I przez 2 miesiące odciągli im $300 z emerytury, każdemu z nich. Po czym oni się zorientowali, że coś jest nie tak i być może już znali temat od innych ludzi, że też mają obcinane emerytury i zadzwonili do ZUS-u w Polsce i poprosili o takie zaświadczenie z ZUS-u, że taka i taka osoba, nazwisko o takim PESEL-u i tak dalej, nie pobierają w Polsce żadnych emerytur. I to donieśli do Social Security, no i oni powiedzieli, ok, no to w takim bądź razie zwrócimy Państwu za te 2 miesiące. Do tej pory nie zwrócono im tych $600 z każdej emerytury, po czym zaczęli im wypłacać w całości tą emeryturę. Po co to mówię? Żeby zwrócić uwagę, że nawet ludzie, którzy zupełnie nie podlegają UEP, totalnie nie podlegają UEP, już pomijając dołączone emerytury, które też nie podchodzą, po prostu nie biorą w ogóle nic z Polski. I też im na jakiejś zasadzie, nie wiadomo jakiej, wstrzymali emeryturę, pomniejszyli i gdyby oni nie załatwili sobie tego zaświadczenia, pewnie do tej pory by im odciągali tą emeryturę. Nawet nie wiadomo, na jakiej podstawie obliczyli te $300. No bo skoro nic z Polski nie dostają, no to dlaczego akurat 300 im odcięli? Czy to jest jakieś minimum, które się stosuje, że obcinając?
No w każdym bądź razie i to są ludzie, którzy faktycznie doświadczyli czegoś takiego. Ta pani sugerowała mi, jest dosyć bardzo dobrze zorientowana, uważam, w tych wszystkich rzeczach. Pomagała to różnym ludziom, tak znajomym. I bardzo często dzwoni do ZUS-u i ona sugerowała, że jeszcze dla Państwa taką informację, tylko że to jest dla tych Państwa, którzy jeszcze nie składali, a będziecie składać, bo tacy też są. Wiem, że taki Pan tu przychodził, który mówił, że chce się dowiedzieć różnych rzeczy, bo pod koniec roku będzie się starał. Żeby zanim pójdziecie o złożenie do Social Security, żebyście poprosili ZUS w Polsce o takie pismo. Pismo, które by brzmiało między... Tak mniej więcej, że po prostu dana osoba po prostu z Państwa danymi pobiera, tylko żeby tu jasno było napisane świadczenie emerytalne, może być nawiasie nawet Social Security Benefit, żeby oni wiedzieli, że to nie jest to pension, w jakiej wysokości pobiera na podstawie składek emerytalnych pobieranych w Polsce w tym okresie, kiedy pracowała, czy coś takiego. O to chodzi, żeby w tym piśmie było to, że były odciągane składki emerytalne i że to jest emerytura, a nie pensjon, i że były odciągane składki emerytalne. I na tej podstawie została przyznana emerytura, że składki były odciągane. I ona mówi, że być może, jeżeli już takim gotowym pismem przyjdziecie, to być może, że jakimś studentem wam nie dołączą, znaczy nie zastosuje się, bo są przypadki, że ktoś doniósł takie zaświadczenie, że płacił że płacił te składki emerytalne na podstawie właśnie no coś takiego w tym rodzaju i że udało się i oni to zaakceptowali, ale być może to jest pojedynczy przypadek, że po prostu pracownik Social Security przegapił albo, więc, ale ona mówi, że być może, że jeżeli będzie tam jasno pokazane, że Państwo płaciliście te składki emerytalne i to nie jest pensjon, to może, no mówi, że nie zaszkodzi, żeby takie zaświadczenie poprosić w języku polskim. Nie wiem, czy to coś pomoże, czy nie. No oczywiście jedyne takie racjonalne rozwiązanie to byłoby faktycznie wyłączyć Polaków z tego web, emerytów polskich, no i to byłoby rozwiązanie globalne. Bo chyba nie wiem, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dzisiejsze spotkanie. Było dosyć takie emocjonalne, jest już późno, ale jak ktoś chce, to bardzo proszę jeszcze. Nie? Proszę, proszę powiedzieć. To znaczy tak, my mówimy o tej drugiej umowie, że nie ratyfikowali, o tej o podwójnym opodatkowaniu. Natomiast ta, o ile pamiętam, z 2008 pisze, że do 12 miesięcy od pierwszego następnego miesiąca można tą umowę wymówić. Tą z 2000, może ja teraz nieprecyzyjnie mówię, ale ja nie jestem prawnikiem z wykształcenia, jestem ekonomistą, więc wiem, że tą pierwszą umowę można od niej odstąpić z 12-miesięcznym wypowiedzeniem, ale to jest ta o łączeniu emerytur i o tym społecznym, z głowy mi teraz wyszła nazwa. Natomiast nie ratyfikowana jest ta druga umowa. Ta z 2012 przez Polskę ratyfikowana w 2013, ale to dotyczy tych ludzi, co wracają do Polski, że mogą mieć tam podatek ściągnięty z emerytury amerykańskiej, co też jest no, oszustwem i też ciąży na Polakach. Jeżeli jest nie ratyfikowana, to oni mogą stosować tę umowę starą, poprzednią, zawartą między Polską a Ameryką jeszcze za czasów Wielka. I to jest, no i to też jest dziwne. Proszę Państwa, jak może jeden kraj ratyfikować umowę, a drugi minęły 3 lata i dalej nie ratyfikuje i rząd polski w ogóle, bo to nie obchodzi. I co? I uważacie Państwo, że nie wolno im zwrócić uwagę i naciskać? No to ta umowa nie miała sensu w takim bądź razie. Po co ją zawierali, podpisywali i Polska ratyfikowała zgodnie z wymogiem, a Amerykanie tego nie zrobili. I dlatego jesteście znowu poszkodowani. Proszę bardzo, do mikrofonu. Na literach pokazany był, pojechało parę, dobrze, przepraszam,
Ostatnio chciałem tylko Panu powiedzieć, zebranie było świętej Konstancji parę tygodni temu. Było parę osób. Na takim no ja nie wiem. Na Telewinie pokazywali, pojechali do Warszawy. Było wcześniej aranżowane spotkanie z panem prezydentem, z panią premier. Jest kulawą nową nie przyszedł. Proszę powiedzieć, ja nie powiem, tylko chodźmy, bo nie ma zainteresowania rządu polskiego. Nie ono się tego rozkończyło. Ale myśmy to z rządem jeszcze nie rozmawiali. Ale to, co było pokazywane, ja to z palca nie dostało. Świętej Konstancji, tak. No, pani nie była? Nie, to chodziło o... To było... Nie, spotkanie. Pokazywaliśmy w Konstancji, to było nasze pierwsze spotkanie, to jest trzecie, pokazywaliśmy, że o tym problemie mówiliśmy na konferencji polonijnej, która była w listopadzie. Ale tam byli zaproszeni ministrowie, ale oni nie wiedzieli, że taki problem będzie. Tam jeszcze inne sprawy chodziły, że byli po prostu, było tak jakby z jakiejś strony nagonka, żeby w tej konferencji politycy nie uczestniczyli. Ale to nie chodziło tylko o emerytury. Emerytury to była jedna ze spraw, która była tam poruszana. Więc nie można tak, ma pan rację, po tym względem, że oni się tam nie pojawili. Pojawił się tylko pani poseł Pawłowicz i ona też tu przyjedzie w późniejszym okresie, ale przed wakacjami. Ale nie, ale wtedy też jeszcze kogoś innego zainteresować, kto też powiedział, że przyjedzie i postara się i będzie się tym zajmował. Chodzi o to, żeby odpowiedni politycy przygotowali też niektóre rzeczy, bo wiadomo, że tu nie przyjedzie prezydent i nie będzie zbierał na takim spotkaniu informacji. On musi mieć też jakieś strony przygotowane i to muszą być posłowie, którzy przygotują te rzeczy, sprawdzą te umowy i tak dalej. I o to też chcemy zabiegać i dlatego ich chcemy tu zaprosić. I taki jest cel tych spotkań. I faktycznie oni się tam nie zainteresowali, ale oni nie wiedzieli, że tam będzie o emeryturach i emerytury to miało być jedną z wielu rzeczy poruszanych. Proszę. Proszę Państwa, to ja może skończę spotkanie, a później prywatnie. To ja bardzo dziękuję. Chyba, że jeszcze ktoś chce coś powiedzieć. To Pan, bardzo proszę. To jeszcze muszą Panowie poczekać. Chciałem tylko wtedy Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą sprawę WEP-u, to jest to faktycznie problem amerykański, od którego ucieka rząd polski, który zgodził się, ale nie ma tego wyszczególnionego w umowie. W umowie pisze, że to jest zgodnie z prawem amerykańskim. Więc jeżeli tak jest, a my się czujemy pokrzywdzeni, okradani przez Social Security, to z naszej strony jako obywateli amerykańskich proponuję pozew publiczny złożyć do prokuratury. Że to jest dokonywanie przestępstwa przez Social Security bez podstawy. Żeby prokuratura do odwrócenia prosiła i wyjaśniła, dlaczego Social Security potrąca. A niezależnie, to nie potrzeba. To wystarczy kilka osób społecznie działających, zebrać podpisy, jest zobowiązany w imieniu obywateli polskich reprezentować na terytorium Stanów Zjednoczonych. To jest sprawa. Proszę Państwa, czy ja mogę Państwa, szczególnie Panu, poprosić o pomocy, żeby sobie krzesła, te takie popielane, tam od strony pomogli nam przejść, dobrze? Żeby problem był za sobą. Nie,
Nie ma właściwie niczego. Rozumiem.